Zapraszam do pani Gromadzie. Pan Ryka Wolny, tak? Bardzo proszę, staje się pan Ryka Wolny. Proszę pani, czyli pani takie sprawy została pani zgłoszona do sądu, czego ta sprawa dotyczy? Tak. Proszę powiedzieć, co pani wiadomo o tej sprawie? Ja mieszkam w Gdyni, czyli tam ja mieszkam w Mężycach, więc wiadomo, że często się odwiedzę. Absolutna Mężyca. I odczuwam dyskomfort niesamowity, zapach, smród, usłyszałem smród, zapach niesamowity, który czeka, który wiadomo jest, miasto powiedziałem, że nie jest ze śmietnika, który jest z wyżywem za śmietnika. Nie wiem, na wiosnę przedstawiciele tego parku chodzili i mówili, że zaplecze, nie od, że to dolina od front wiadomo wygląda bardzo ładnie, a zaplecze, że jest w tragicznym stanie, las jest zdewastowany w drugim roku. Wiosnę, to przedstawiciele tego parku. I sama nasza grupa, która w ogóle poszła tam zobaczyć, co się tam dzieje. Sygnalizowali, że jest połaga, tak? Tak, tak, że jest połaga. Odłożenie jeszcze na szybko, nie było płotu, tam może to nie zaczęło. Wszystko, weszliśmy całą grupę, nie po mieszkańców, czy po mieszkańców? Mieszkańców, mieszkańców, mieszkańcy, całą grupę mieszkańców. Co Państwo zrobili? No, coś niesamowitego. Drzewa, lasu, wstrzone torbami plastikowymi, w ogóle połamane te drzewa. Przeskakiwaliśmy co kawałek przez wycieki, które z tego śmietnika, z tego śmietniska szły w stronę ze śmietnika cisowskich, ze śmietniska Gdyni. Ze śmietniska szły wycieki w stronę Gdyni, przez które przechodziliśmy. No większość grupy poszła dalej, byśmy wrócili, dlatego że no to rzędziliśmy, rzędziliśmy. Czy to było po jakiejś dużej wichurze? Nie. To jest, bo gdzieś tak miesiąc później jeszcze myśmy, ja tam nie było sąsiadka, też wzięliśmy psy, poszliśmy tam zobaczyć, czy to są jakieś zmiany. Było to samo. Miesiąc później, gdy tam było, nie było większej, nie było zmiany. Żadnych zmian nie było. Miesiąc później, gdy tam była, nie było. Czy zna pani pana poznanego? To znaczy widziałam tego pana, ale oczywiście nie znam. Widziałam poznanego, ale go nie znam. Gdzie pani się nam się zajmowała, jeśli chodzi o tego jej? To znaczy słyszałam, że robi zdjęcia, ale ja słyszałam, miałam styczności z tym. Słyszałam, że on robi zdjęcia przy tego jej. Proszę pani, czy uczestniczyła pani kiedykolwiek w robieniu zdjęć czy filmów przez pana, czy przez pana poznanego? Przecież brałam udział w wielu protestach. Prawdopodobnie pan był, ale byśmy tak zaferowani sobą, ja chciałabym to złościać. Ale wiem, że na pewno bym wiedziała. Przepraszam, czy pan uczestniczyła w jakichś filmach, które były kręcone w okolicy Ekoszwiny, właśnie w lesie? Tak. Ale czy przy kręceniu filmów, z pana poznanego pani uczestniczyła? Czy nie? Nie uczestniczyłam w kręceniu filmów. Nie uczestniczyłam w kręceniu filmu przez pozwolonego w okolicach Echa. Biorąc udział w tych masowych protestach, mogłam się gdzieś przewinąć, jeżeli pan prawda spotkać z pozwolonego. Najbardziej. Spotkać z pozwolonego podczas. Ale tak zainteresowało to, bo ja się pan minister Gatelli. Czy pani, a czy pani oglądała filmy, materiały, które oglądałam. Oglądałam te materiały. Oglądały to właściwie wszyscy ci, którzy są w Stowarzyszeniu Oto Doliny. Córka moja nie należy do tego stowarzyszenia, więc jak najbardziej oglądałam. Są też wszystkie znane. Proszę pani, czy te filmy, które pani oglądała? To znaczy zdjęcia takie plakaty. Zdjęcia. Tak. To znaczy po prostu ja oglądałam zdjęcia. A co one przedstawiały? No właśnie ten straszny widok przedstawiał tej ekowoliny. Czyli to, o czym pani mówiła, wstęp w swojej wypowiedzi, tak? Przedstawiały one stanie dołowe, wysypiska, śmieci, które wyłagały się właśnie tam, poza terenem ekowoliny.
śmieci poza jej terenem. Czy ona odzwierciedlała rzeczywisty stan? Tak. Odzwierciedlała ona rzeczywisty stan rzeczy. Ja do tego prawda jeszcze dochodzi mi feta, którego przecież... Do tego dochodzi też feta. Proszę pani, czy podoba pani, dlaczego pani znany się angażował w robienie tych zdjęć i protestów? Tak samo jak my wszyscy, jeżeli mieszka tam, to przecież walczymy z tym, żeby poznać ochronę środowiska, przecież powietrza, przecież tam rodziny nasze są, dzieci chorują przecież. Wszyscy angażują się. Stany alergiczne, dzieci są, no tak, normalne, nie możemy jak dzieci w wynikach, nie chorują jak nasze dzieci. Nasze dzieci chorują. Żebyśmy okna zamykać do domu, bo nie można, naprawdę nie można wyjść i posiedzieć, jak ja bym wypuszczała te smrody. Kiedy wypuszczają te smrody? Proszę bardzo. Czy pan zapytał? Wiecie, jak pani była, jest to ten bałagan, tak jak pani powiedziała, ja bym prosił, bo nie wiem, czy chce, co by za to było, czy stało? Połamane jakieś takie były reszty w głosu. Działam na resztę, tak nie działam, ale to przechodzimy do pani, bo nie wiem, czy to działa. Trudno mi powiedzieć dokładnie, jakie one były, tak?
czy pani tylko ogólnie, czy pan czy udział też w ich powstawaniu? Powstawaniu nie, natomiast byłem obecny. Na pewno mogłem obecny przy tym, jak były przerwane takie, można powiedzieć, wały takie usypane przez Ekodolinę. Tak, te wały były przerwane. Wtedy byłem. Ale czy było przez jakiś sposób? Że tak powiem, przez warunki pogodowe, tak? Natomiast widziałem, że wały przed Ekodoliny zostały przerwane. Wały na warunki pogodowe. Proszę pana, czy te filmy, które pan oglądał w internecie, czy one zakręcone przez pana kierunku, czy one odzwierciedlały rzeczywistą sytuację? Oczywiście, stuprocentową prawdę ja jestem. Uważam, że te filmy w internecie odzwierciedlały stuprocentową prawdę. Jestem bardzo bliskim sąsiadem Ekodoliny. Praktycznie sąsiaduję przez drogę i wszystkie duże możliwości, które dokumentował pan Broka, są w 100% prawdziwe, ponieważ ja przeświadczam na swojej skórze, można powiedzieć. Wszystkie uciążliwości, które dokumentował pan Broka, mogą twierdzić, ponieważ odczytali na własnej skórze. A o jakich uciążliwościach pan mówił konkretnie? Smród, zaświęcanie okolicy. Wypuszczanie gawów w konkretnych godzinach. Kiedyś istniało stare wysypisko, to można powiedzieć śmierdziało w zależności od pogody. W tej chwili śmierdzi wtedy, kiedy oni sobie, że tak powiem, górę powiesz. Kiedy oni są kurę. Pana, czy te filmy, które pan oglądał w internecie, były kręcone rzeczywiście przy terenie Ekodoliny, na tym terenie, czy gdzieś indziej? Tak, ja jestem mieszkańcem od dosyć wielu lat. Od wielu lat. I znam okolice, można powiedzieć, jak własny kieszeń, bo nawet człowiek pójdzie na spacer, obejrzy każdy materiał był kręcony. Tak, że rozpoznawałem miejsca, w którym to było. Wiem, że negatywny wpływ ekonomiczny był potwierdzony, ale nie wszystko. A proszę pana, pan jako mieszkaniec Łęczyc,
tam negatywne oddziaływanie ekonomiczne na środowisko? Oczywiście, można powiedzieć, że każdego ranka, jak ja wstaję, że tak powiem, to albo śmierdzi, albo żona komunikuje, że któreś dzieci jest chore, ponieważ ma jakieś suchości i to jest na pewno spowodowane tym wpływem ekodolinę na nasze środowisko. Albo śmierdzi, albo któreś dziecko jest chore. Znaczy, w jaki to jest sposób lekarze, którzy prowadzą Państwa dzieci, wiążą ten fakt zamieszkania? Oczywiście, bo to w większości są albo duszności, albo jakieś alergie, które są spowodowane zawartością powietrza, tak? To, co się w powietrzu u nas znajduje, a znajdują się wszystkie związki z ekologią. Lekarze to Dziękuję panu, proszę skończyć, tak? Krzysztof Kulinski.